Halo? Halo, halo, misja SideQuest. Wchodzimy, wracamy. Mamy kabaret. Ja zmieniłem tryb okna. To już nie jest pełny, to jest właśnie okno. Przecież tryb gry z pełnego ekranu na tryb okna. O, tak powinienem powiedzieć. Już jest zupełnie przyjemniej. Wizualnej różnicy u mnie nie ma. No co wy? Ja tu już chciałem interweniować. Idziemy. Halo, proszę przestać mnie próbować opatrywać. Ja tu nie wiem, co tutaj te kobiety. Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Jestem Pojęcia zebrą. nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Dajcie mi sekundę. Nawet nie będę wyciszał mikrofonu. O kurwa, nigdy tych żaluzji nie operowałem. Misja SideQuest, dokładnie tak. Misja SideQuest. To mi nie pomoże. Połowa rzeczy tu nie działa. Próbujemy to po prostu. O. Nie nazwę tego progresem. To nawet nie jest tak, że słońce we mnie świeci. Słońce uderza w okno naprzeciwko i dopiero tak do mnie dociera. Ja pierdolę. Ja nie daję rady z tymi żaluzjami. Przepraszam was. Może nawet wyłączę tą kamerkę. Chociaż. Nie, dobrze. Doznałem oświecenia. Doznałem oświecenia. Zostańmy przy tym. Robimy. Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? To przecież nie współpracuje od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym chubim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w Szałwi i Rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich. Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscillę. Priscilla, według twojej relacji zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Coś muszę wymyślić. Ale spokojnie, zobaczcie, jestem oświecony. O. To też może być. Nie czuję się stratny na kliknięciu na co innego. Okej. Spokojnie. O, tu też nie ma. Idziemy dalej. Tu go nie ma. No, no. Chodźmy. Tu go nie ma. A, to było to. Myślałem, że to coś do zebrania. No nic. A tutaj? Też go nie ma. Tu? O, nie ma. Tutaj też. No nie wiem, to tu. Może tutaj. No, nigdzie go nie ma, no. A ja myślałem. O. Jest klucz. Dobra, mamy. Chodźmy. Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię.
dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę. Cóż za niewychowanie. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No reputacja. To chodzi. Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze. I sława. Erudyta. Bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w Szałwi, Poli. O, widzicie, nie trzeba było nikomu obijać mordy. Dogonię cię. Myślałem, że będzie gorzej. Wiecie, dlaczego wybrałem ten sposób? Bo jestem oświecony, a oświecony człowiek nie załatwia od tak wszystko pięścią. To nie jest, to nie w ten sposób to działa. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz, portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecisty? To stary znajomy, akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi, bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Ale Jaskier jak zwięźle, jak powiedział, że ktoś zmieni zdanie. Miło. Fajnie się gra. Fajnie się gra. Geralt mówiący, że o, zaraz zmienię zdanie. Nie robię tego typu rzeczy. No. Chciałeś, żebym spojrzał, a potem się wycofujesz jak głupek. No dobra, dobra. Niech będzie. Tak, ze strachu. Boję się, że zaraz nie wytrzymam i oklepię ci mordę. Uuu, tak, to się załatwia. Koboldy, myślałby kto. Idziemy. Malarz portrecista, witam. Tutaj. To właściwy numer domu. O, poczekaj. Ktoś tam ode mnie czegoś chciał. No, nie wygląda jak malarz. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Słucham? Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. Oho. Chodź tu, zmarszczę ci Freda.
Jakoś tak, nie wiem, sprawnie mi to zaczęło iść. Potrzebowałem tylko chwili. O. Czego kurwa chcesz? Plakat. Okej. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek, gdzie jest? Powoli jest coraz lepiej. Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudów. No widzisz, a można tak było od razu. A mi się dobrze biło z nimi. Ja to się akurat cieszę, że sprawy zaszły w ten sposób. Ale widzicie, jak od razu ze mnie oświecenie zeszło, jak to powiedziałem? No. A mówili mi, że się wygłupiam, że to dla śmiechu. Nie wierzyli mi, jak mówiłem to na poważnie. Higiena rasowa jest w mieście na tym samym poziomie, co higiena osobista jej mieszkańców. Żebyś się, staruszku, nie przeliczył z takimi słowami. Tuptamy. Gdzie my tuptamy w ogóle? Może przejdę do jakiegoś znacznika. Bo Wegelbudowie to są... O, tutaj. No. Zdejmę to. Tutaj jest zielarz, widzę. A zresztą myślę, że możemy tam w sumie pójść w pewnym momencie, bo... Czuję, że tą informację to... A nie! Stop! Ja muszę to zaznaczyć. Z tego co pamiętam, to tam było coś ważnego z tym zielarzem. Gdzie jest ten zielarz? Tutaj. Umieść znacznik. Coś faktycznie... Teraz mi zaczęło świtać, jak go zdjąłem. Że tam coś było. Okej. Okay. Coś tam było przy tym zielarzu, co kazało mi do niego na razie nie przychodzić. I po to był ten znacznik. To nie był znacznik, że są potwory za ciężkie. Ale to był znacznik o czymś świadczący. Oho. Już raz tu byliśmy. I będziemy tutaj w następnym odcinku. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Cześć wszystkim.